witam wszystkich serdecznie. Oto vlog sobie nagram w drodze do pracy dla was. A będę sobie mówić o tym, dlaczego na przykład w telewizji nie widujemy reklam motocykli. Przynajmniej ja nie widzę, nie wiem, czy wy kiedyś w ogóle widzieliście jakąś reklamę motocykla w telewizji. Jak widzieliście, to się pochwalcie. Oczywiście w naszej telewizji, nie tam jakieś filmiki na YouTubie z zagranicznych reklam. To wiadomo, że za granicą reklamują. Także jak siądziemy przed telewizorem, obojętnie o której godzinie, na pewno trafimy na reklamę jakiegoś samochodu. Skody, Volkswagena, Audi, Kia. Co tam jeszcze reklamują? Praktycznie wszystkie marki, większość marek reklamują samochodów w telewizji. A motocykli nie reklamują. Dlaczego? Ja nie wiem, może wy wiecie. Jak wiecie, to napiszcie. Nie wiem dlaczego. Może motocykle są na tyle dobre, że nie potrzebują żadnych reklam. Nie trzeba ich reklamować. Tak myślałem wcześniej o Audi, bo nie widziałem za dużo reklam od Audi, ale teraz mają coraz więcej tych reklam. Nie wiem dlaczego nie reklamują motocykli. Może to zbyt dużo kosztuje, te reklamy w telewizji. Też nie chcą na to kasy wydawać. Ale to samo jest, jak jedziemy na przykład teraz po drodze. To możemy minąć takie billboardy reklamowe z samochodami nowymi. Nie widziałem nigdy takiego billboarda z motocyklem. Jak coś, to była reklama jakiegoś sklepu motocyklowego. Po prostu to jest jakaś dyskryminacja. Nie ma po prostu promocji takiego stylu życia. Nie ma tej promocji właśnie. O tym powiedzieć. Zresztą ludzie już od dziecka są przyzwyczajani do samochodów. Jak kupujecie jakiś prezent dziecku, to często jest to jakiś samochód dla niej sterowany, jakiś model, coś innego. I już od dziecka się wbija właśnie takim małym dzieciom, że samochody to są podstawowe takie pojazdy na drodze. No bo są, wiadomo, to jest większość. No a ja jestem z tych, co właśnie dzieciom kupuje motocykle, takie małe modele. Trzeba zmieniać ten nawyk. W końcu jestem motocyklistą. Samochodów dzieci mają tyle, że naprawdę im wystarczy. Motocykle w reklamach właśnie. Nie ma ich w reklamach. Nie ma ich na billboardach.
Nie ma, to nie ma, no. A właśnie. Jeszcze jest taka sytuacja, że nie ma żadnego programu w telewizji, naszej polskiej telewizji, związanego z motocyklami. Kiedyś były takie programy, ale wszystko polikwidowali. A TVN Turbo był taki program, chyba motocykle czy motocykl niemiecki. No to był super program. Były kiedyś na TVN Turbo motocyklicznie taki program, na Polsat Play Monoślad. No właśnie, super program to był, z Aleksandrem Ostrowskim, z takim właśnie radiowcem z antyradia i gość naprawdę zna się na motocyklach i prowadził taki program. Teraz nagrywa takie właśnie filmiki o motocyklach i o samochodach na YouTubie. I nazywa się Motoślad. Ale Monoślad to naprawdę był super program. Testowali motocykle, opinie o nich, używane motocykle testowali, nowe motocykle testowali, je na torach. O wszystkim to był program, o wszystkim. Ale szkoda, że właśnie już go nie transmitują. Monoślad się nazywał. Takich motovlogów, bo też przyzwyczajony jestem, że tutaj światła działają, bo też goście mieli pierwszeństwo. Nie chce mi się obrabiać tych filmów po prostu. To jest tyle pracy jeszcze czekać, żeby to się zapisało na tym komputerze. A tak to i no to wrzucę na YouTube'a, będzie się wgrywało nie wiadomo ile godzin, bo on zabójczo szybki internet, to trwa to dobrych parę godzin. Dobra, na razie, myślę, że teraz będzie więcej filmików takie. Śledźcie i oglądajcie, trzymajcie się.